Nazywam się Hanna. Hanna Zimmerman. Moje imię znaczy łaska. Wybrała je babcia, która naiwnie liczyła, że w ten sposób wielki Bóg ochroni mnie przed złem. Ale babcie już tak mają. A to historia zaginionego miasta. Mein einmaler Dorf, ich hab meine Kinder schön verbracht. Oi, 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 Benz, mein Städtel Benz. Mein einmaler Dorf, ich hab meine Kinder schön verbracht. Przyszłam na świat w pewną zimową, śnieżną noc w niewielkim miasteczku o nazwie Dąbrowa Górnicza. To niewielkie przemysłowe miasto na południu, wtedy jeszcze nie Polski. Bo ta wymarzona przez wszystkich tu Polska narodziła się dopiero w 1918 roku. Ojciec ponoć nie mógł nacieszyć się faktem mego szczęśliwego pojawienia się na tym najlepszym ze światów. Tak się u nas witało narodziny dziewczynki. Słowo Zewet pochodzi z fragmentu Księgi Rodzaju. Zewadani Elohim oti Zewet Tov. Czyli słowa wypowiedziane przez moją matkę znaczą. Obdarzył mnie Bóg zacnym upominkiem. Są to jedyne słowa, jakie wypowiedziała Lea rodząc Zebulona. Babcia zachorowała w 1932. Babcię pochowano na Dąbrowskim Kirkucie. Dziś znajduje się tam wielkie blokowisko przy ulicy Ludowej. Babcia zawsze mówiła, że gdy umiera dobry człowiek, to jego dusza wraca w postaci białych płatków śniegu i w ten sposób łączy się z żywymi. Tu chodziłam do szkoły. Szkoły handlowej żeńskiej Emilii Łabudzińskiej. Która z nas by przypuszczała, że przełożona jak i my rozpłynie się w mrokach zapomnienia. Wtedy jeszcze dziedziniec pełen był młodych dziewcząt. Wszystkie wierzyłyśmy, że będziemy żyć długo i szczęśliwie. I nikomu nie przeszkadzało pod sztandarami którego Boga. Wrzesień 39 roku.
Czy świat oszalał? Tu było kino. Zamilkło. Zamurowane usta. Ze wstydu lub żalu za utraconym życiem. Kto wie? Modlimy się w synagogach. Była synagoga w Dąbrowie, na ulicy Chopina, ale ojciec wolał tą w Będzinie. Jak mówił, była tak duża i piękna, że lepiej czuło się w niej obecność Boga. 8 września z gwiazdami Dawida na ramieniu poszliśmy modlić się do Będzina. Podczas II wojny światowej hitlerowcy podpalili będzińską synagogę z 8 na 9 września 1939 roku, w czasie, kiedy znajdowało się w niej 100 modlących się Żydów. Szaj Płużnik złożył następującą relację. W sobotę wieczorem 9 września 1939 roku gdzieś o godzinie 7-8 byłem u siebie w mieszkaniu. Przybiegł do mnie mój sąsiad Gutman, który mieszkał na trzecim piętrze i wezwał mnie do siebie, gdyż zauważył pożar. Przybiegliśmy do jego mieszkania i stwierdziliśmy, że pali się synagoga. Tej nocy została spalona dzielnica, zamieszkała przez ludność żydowską, a w szczególności część ulicy Kołłątaja, Kościelnej, Bożniczej, Plebańskiej i jeszcze Zamkowej. Niemcy nie wypuszczali Żydów, a tych, co chcieli uciec, rozstrzeliwali. Żydzi zostali żywcem spaleni lub rozstrzelani przy próbie ucieczki. Babcia zawsze mówiła, że gdy umiera dobry człowiek, to jego dusza wraca w postaci białych płatków śniegu i w ten sposób łączy się z żywymi. Moja nie wróci. Czarne płatki nie zostaną zbawione i nie połączą się z żywymi. Tysiące zapomnianych dusz. Zaginione. Czarne miasto. Bechayechon v'yom v'chayin u v'chayin.